Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz, to jest Gamecast, Gośćcast, edycja specjalna, wyjątkowa, e-sportowa. Widzimy się już regularnie, tydzień temu mieliśmy trochę emocjonalne spotkanie z Tadeuszem Tadziem Zielińskim, ale dzisiaj będziemy mieli emocjonalne, pozytywne, napchane energią i witaminami i wszystkim, co najlepsze, bo jest z nami Adrian Cycu. Już chyba nie używasz Cycu, Ksywy, co? Nie, nie używam. Właśnie się zastanawiałem, czy wypomnisz to, czy nie wypomnisz to? Jak to wypomnij? To jest pamiętanie o twoich korzeniach, to jest, jak wiesz, no... Super, kiedyś, to są te korzenie, o których już nie pamiętajmy. Rebranding poszedł, Adrian Kostrzemski. Dzień dobry, witam Państwa. Adrianie, cieszę się, że jesteś, dziękuję, że dołączyłeś. Powiedz, skąd twoja ksywka? Dawno temu i nieprawda, już nie pamiętam, ta historia była tak zawiła, ale to były, umówmy jak się... Jak historia Dzika i Izaka, tak? No, umówmy się, to były czasy, kiedy byliśmy obaj nastolatkami, kiedy zaczynaliśmy swoją przygodę z grami komputerowymi, czy czymś, co teraz nazywamy e-sportem. Człowiek szukał krótkiej, zwięzłej ksywy, która... ułatwi. A czyli to sam self-proclaimed tak zwane, nie, tak? Chyba coś w rodzinie, wiesz? Wydaje mi się, że po prostu kiepscy wchodzili do telewizji, nie, wiesz, na kanwie tego. Okay. Nie, bo myślałem, że może gdzieś tam jakaś kwestia biologiczna wchodziła, coś na piersi. Strasznie w złą stronę zmierzasz, strasznie złą, ale nie. Nie, no to wiesz, staramy się trzymać poziom i zaczynać od poważnych pytań, ale już teraz na serio. Dzięki, że jesteś i jak w zeszłym tygodniu mieliśmy Tadzia, który jest taką postacią mocno znaną w Giereczkowie, ale też na styku tego e-sportu i Giereczkowa, które tak się trochę spotykają, ale chyba cały czas w pełni nie mogą się spotkać ani dogadać, jak nie wiem, dwaj bracia z jednego domostwa, którzy się trochę lubią i trochę się znają, ale jednak są braćmi, więc taki standardowy dystans między nimi jest, tak samo trochę między e-sportem i grami. I od kiedy jestem w branży gier szeroko pojętej, to zawsze ten e-sport i gry tak sobie gdzieś tam działają obok siebie i tylko po drodze hardware je gdzieś tam łączy. A ty jesteś stricte człowiekiem e-sportu od zawsze i do dzisiaj i chciałbym porozmawiać o twojej historii trochę o branży sportowej, jaka jest, gdzie dziś jesteśmy, co poszło dobrze, a co poszło nie tak przez ostatnie lat parę, albo nawet naście, bo trochę mi brakuje ostatnio. Była taka faska parę lat temu, gdzieś tam, nie wiem, jakieś 17-18, jak taki mocny szał się zaczął robić na e-sport, że praktycznie co tydzień był jakiś tam artykuł przekrojowy gdzieś tam o e-sporcie, że e-sport jest taki, owaki, i tak dalej, i tak dalej. W sumie równolegle do ówczesnych też artykułów o branży gier i game devowej stricte. A teraz patrzę, że już jakby nikt tego nie potrąsi, już jesteśmy na samym topie, już nie ma sensu o tym rozmawiać. I trochę mi brakuje tego, żeby ktoś usiadł i powiedział, słuchajcie, kiedyś było tak i tak i myśleliśmy, że będzie tak i tak. To zmieniło się, poszło w inną stronę, teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I mam nadzieję, że będziesz miał na tyle siły i determinacji, ale przede wszystkim odwagi, żeby nam powiedzieć pełną historię swoją i też e-sportu, który realnie z nami dorastał przez te ostatnie lat naście. Cześć, Adrianie. Cześć. Tam u ciebie? Z kim jesteś? Skąd pochodzisz? Dokąd zmierzasz? I co u ciebie słychać? Cześć, jestem Adrian, mieszkam w Warszawie. Skąd klikasz? Tak zwane. Wracając do tego, co powiedziałeś a propos e-sportu, całej tej historii, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, czego zabrakło, czego było za dużo, wydaje mi się, że nie starczyłoby nam dnia, nie starczyłoby nam wieczora, a na pewno już nie starczyłoby nam alkoholu, żeby o tym rozmawiać i dyskutować. Na pewno się zgodzę z tym, że te lata 17-19, czyli lata przedpandemiczne, sprawiły, że o e-sporcie mówił absolutnie każdy i e-sport był odmieniany przez wszystkie dostępne przypadki. Pojawiały się firmy bardzo nieoczywiste i to był taki bardzo, bardzo pozytywny czas. Tak, zgadzam się. Przyszła pandemia. I e-sport udowodnił, że to nie jest tylko i wyłącznie gra, zabawa dla dzieci w wolnej chwili, ale może to być też dosyć efektywny sposób na a. spędzanie czasu, b. spędzanie
czasu z rodziną w zamknięciu, ale też całkiem fajny sposób i rozrywka. Całkiem fajna rozrywka właśnie dla rodzin. Widziałem to po badaniach, które zrobiliśmy w 2022 roku, gdzie odsetek osób oglądających rozgrywki e-sportowe jakby nawet nie spiwotował, ale ta zmiana z osób, które dotychczas były najczęściej, czyli osoby bardzo duże i bardzo duże miasta, zmieniły się na obszar wiejski. Tak? Czyli zaczęliśmy docierać do zupełnie nowych osób. Dlaczego zaczęliśmy docierać do zupełnie nowych osób? No bo ze względu na pandemię przyspieszyła cyfryzacja niektórych rejonów, plus do tego wymuszone zakupy sprzętu elektronicznego, no bo nauka zdalna i tak to się poskładało. Było wiele przykładów akcji w trakcie pandemii, które, mogę zaryzykować stwierdzenie, uratowały kilka biznesów, w tym biznesów stricte sportowych czy telewizyjnych, tak? Już nie wchodząc w szczegóły, ale jakby z tych naszych doświadczeń skorzystały inne branże. W trakcie pandemii e-sport na pewno miał łatwiej niż sport tradycyjny. Jakby umówmy się, jakby piłka nożna, koszykówka, siatkówka nie mogły liczyć na ten komfort, który miał e-sport. Zawodnicy siedzieli w domach, grali, turnieje się odbywały, było co oglądać, świadczenia sponsoringowe były realizowane. Piłka nożna, koszykówka, siatkówka, jak stanęły, tak stanęły. No, taki był czas, więc ludzie przenieśli się na e-sport. Więc to był bardzo, bardzo ciekawy czas, ale jestem też bardzo daleki od obiektywnego takiego określenia, że e-sport jest w odwrocie, bo nie jest. Jakby e-sport jest na zupełnie innej ścieżce rozwoju, czy po prostu takim na zupełnie innym progu wybicia, jeżeli mielibyśmy to porównać do takiej nomenklatury no, chociażby skoków narciarskich. Okej. Okay. Znaczy słuchaj, ja jakby no nieprzypadkowo zadaję pytania do znaczy ciebie, ale jakby w perspektywie branży, bo trochę z nią dorastaliśmy, znamy ją jeszcze z lat 90. Rozumiemy, że to nie jest pierwsza czy druga fala zainteresowania e-sportem, tylko któraś tam po kolei i ta ostatnia w jakimś tam 17-18 to pewnie wówczas to była ze trzecia, co najmniej, tak? I w międzyczasie sporo się różnych rzeczy wydarzyło, świat się trochę pozmieniał, ale dzisiaj jakby ja osobiście jako człowiek, który się gdzieś tam z tego e-sportu wywodzi, no to może dużo powiedziane, na pewno się na nim w jakiejś tam części wychował i mi się wydaje, że kiedyś myśleliśmy, że będzie to dużo szybciej szło do przodu, a dzisiaj tak jak patrzę na globalną branżę gier, to nadal e-sport jest gdzieś tam z boku całego procesu. Jest oczywiście, rosną liczby i jakby pandemia była sporym testem dla branży. No myślę, że branża gier, stricte gier, no wyszła z tego zupełnie obronną ręką. No się okazuje, że, no, że branża muzyczna przerzuciła się na streaming i jakby wszystko jest spoko tak naprawdę. Może nawet idziemy w jakąś tam stronę uniezależnienia niektórych twórców i trochę wyrwania ich z okowów wydawnictw, tak? Bo realnie twórcy, muzycy mogą sobie sami zrobić to, co im robi wydawca. Branża telewizyjna, filmowa bardziej, moim zdaniem tam trochę natrafiła na jakiś blok kreatywny i kina są w odwrocie i nawet też no, topowe platformy streamingowe jakby nie dyktują, nie szokują nas co miesiąc czy co dwa miesiące jakimś mega ambitnym serialem, który robi robotę. Tak było ostatnie, nie wiem, kilkanaście tak naprawdę topowych seriali globalnych. Tak, z no nie, Wiedźminem na czele, ale paroma też innymi, no pozostawiają sporo do życzenia, więc jakby to nie wyszedł, nie, ta branża filmowa nie wyszła na pewno jakąś taką mocną, obronną ręką i nie rozwinęła się na tyle, na ile myślę mogła, bo to też trochę trudny okres. No branża gier absolutnie wchłonęła pandemię, urosła w kosmos i nie ma żadnych znaków, żeby miało się zatrzymywać tak naprawdę.
cyferki, które są nadal absurdalnie wysokie. Wręcz chyba jak sobie sprawdzałem, to e-sport, udział rynku, udział wartości e-sportu w porównaniu do jakby całej wartości rynku gier w ogóle spadł, tak? Bo kiedyś pamiętam badania, że to było 1%, 1,4%. No teraz to jest tam na 23 bodajże planowane, czy przewidywane, przepraszam, mniej więcej w okolicach 0,7%, tak, więc to jest jakiś tam ułamek. Ja zawsze myślałem, że w tym 20 którymś tam roku będziemy o jakiś taki naprawdę długość do przodu bardziej ze sportem. I nie mówię, że to czekolwiek winę, bo wiadomo, że to są wszystko procesy gdzieś globalne, ale bardzo bym chciał też z tobą o tym troszeczkę porozmawiać, bo widzę czasami, że jest... No ta widownia nie skacze tak jak już kiedyś, tak? Tylko w takim tempie, czy na przykład kiedykolwiek e-sport dogoni koszykówkę? Bo kiedyś się o tym mówiło, że no jakieś tam 20, 30, może tak i tak dalej, i tak dalej. A teraz NBA zrobiło sobie aplikację do oglądania, do streamowania za jakieś groszki tak naprawdę może oglądać online sobie wszystkie mecze. I widownia ta, która jest we sporcie, tak, te ileś tam kilka milionów osób, które, uników, które ogląda jakieś najważniejsze wydarzenie we sporcie, no to jest do porównania jakiś tam mecz ligowy, tak, NBA. Nawet to nie jest poziom playoffów, tak, więc czy e-sport faktycznie się zbliża do tradycyjnego sportu, do tradycyjnych branż entertainment? Czy realnie jest w jakimś momencie takiego... czy zachwiania, bo to kryzysu to spore słowo, bo wiadomo, że jakby wartości nadal tam są, ale cały czas słyszę o tym, że no, teamy się bankrutują albo semi-bankrutują, no bo są na giełdzie i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja w niektórych dyscyplinach no, jest różna, będzie nowy Counter-Strike i to fajnie, że 10-letnia gra w końcu będzie trochę odświeżona. Ja naprawdę bardzo się cieszę, ekstra. Ja też. Jestem dzieckiem Counter-Strike'a, do tego wiesz. Tak, więc jakby... Tak, co jak powiem szczerze, dla większości ludzi, którzy myślę, grają w gry, a nie grają w Counter-Strike'a, no to Counter-Strike jest trochę niezrozumiałym wydarzeniem i zjawiskiem, tak? Jak gra, która od 10 lat się praktycznie nie zmieniła, tak? Bo to jakiś hardcore evenement, tak? Dosłownie jest parę gier na świecie, które może się tym pochwalić. Ale na pewno nie takimi cyframi, więc no, wyjątek zawsze gdzieś tam się zdarza. No powiedz mi, jak ty to widzisz, będąc tam w środku, tak? Bo też ESL, spore zmiany, bo w sumie trochę nawet się nie przedstawiliśmy. Gdzie ty pracujesz? Co ty robisz w ogóle? Czym ty się zajmujesz? A ja pracuję w ESL Polska, w polskim oddziale największej firmy e-sportowej na świecie. Czym się zajmuję? Zajmuję się, jestem szefem sprzedaży, jestem rzecznikiem prasowym, jestem twarzą ESL na Polskę, tak? Niektórzy przewrotnie sobie z tego żartują, że pan e-sport. Zdecydowanie. Zbyt nieśmiały, żeby tak o sobie myśleć. A co jak ja widzę e-sport ze środka? Ja ci powiem bardzo, bardzo szczerze. Jak w 2016 roku patrzyłem na to, co się dzieje w katowickim spotku w trakcie Intel Extreme Masters, to powiedziałem sobie, okej, this is it. Jakby więcej się już nie da. Po prostu. Więcej ludzi na miejsce nie przyjdzie, więcej ludzi w internecie tego nie obejrzy, to już jest to. I każdego roku się zeskakuje, jakie są zmiany. I my, jak zaczynaliśmy naszą przygodę ze sportem, pamiętaj, że byliśmy, wiesz, dzieciakami, jakby nie patrzeć, którzy oddawali się swojej pasji, zaczęli widzieć, że pasję możemy przykuć na swoją ścieżkę zawodową, dobrze się przy tym bawić, zarabiając też pieniądze i iść do przodu. Poznaliśmy mnóstwo świetnych ludzi, tak? Zakładam, że z wieloma osobami, które się wtedy poznałeś, masz nadal kontakt. Mniejszy lub większy, ale masz. No właśnie. Od czasu do czasu. Od czasu do czasu. I wszystko jest kwestią perspektywy. Czy z e-sportem jest tak źle, jak mówisz? Nie.
Właśnie, nie jest. Widzisz, to nie jest, że jest źle w sensie, że już jest tragedia, tak? Tylko mi się zawsze wydawało, że no, jakby będzie pędził jako zjawisko i się zastanawiam, czy on zwolnił tempo, a jak zwolnił tempo, to czy całą resztę dogoni? Czy nie będzie tak, że e-sport zawsze pozostanie zjawiskiem takim skrajnym, że to, co kiedyś sobie mówiliśmy, że a, no jeszcze trochę i będzie e-sport tam, że sport będzie e-sportem, tak, że każda dyscyplina będzie jakaś tam cybernetyczna, nie wiem, będziemy latać na hoverboardach, bla, 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 w VR-ze, cokolwiek, nie? Ale jak widzę dzisiaj cyferki, to nie czuję tego, nie? Wydaje mi się, że po prostu e-sport może zostać, no nie zepchany do narożnika, tak? No bo to wszystkie jakby porównania trochę nie pasują do tego. Ale czy on faktycznie się rozwinie, czy widać dzisiaj sygnały, takie jasne, jasne sygnały, że może się rozwinąć w naprawdę olbrzymie zjawisko? Że może być wart, nie wiem, 20% całej branży gier, tak? Bo w tym, dzisiaj nawet nie zmierzamy w tą stronę ze sportem, nie? Ciężko jest zwiększać, znaczy dojść do tego poziomu 20% wartości rynku gamingowego, bo nie wszystkie modele, które działają stricte w gamingu, sprawdzają się w e-sporcie, czy nawet w stricte sporcie tradycyjnym. Tak, popatrzmy chociażby przez pryzmat dystrybucji treści, czyli streaming. Sport tradycyjny to są wieloletnie umowy, wielomilionowe umowy za media rights. Content e-sportowy jest dostępny za darmo. Tak więc tutaj bardzo duże źródło przychodu ucieka, które zawsze jest w jakimś stopniu przeznaczane na dalszy rozwój. Patrz, nasza piękna, kochana, którą absolutnie uwielbiam, Ekstraklasa. Nowy kontrakt z Canal Plusem. Myślę, że bardzo, bardzo duży rozwój na rzecz polskiej piłki to wniesie. Mikropłatności nie są tak bardzo popularne, jak w grach tradycyjnych. Eventy to nie są rozgrywane na wielotysięcznych stadionach co dwa tygodnie. Tak, to są jedno. Więc to jest zupełnie inny model biznesowy i zupełnie inny sposób na jego wzrost. Uważam, że jak na te warunki, na które. Aha, no i jest też bardzo ważny faktor, o którym wielu czy malkontentów, czy ludzi związanych mniej lub bardziej z aspektami politycznymi zapomina. Każda gra komputerowa ma swojego właściciela. I to on de facto decyduje, jak dany tytuł, jak dana gra będzie rozwijana. Więc możesz być najlepszym organizatorem rozgrywek sportowych, ale bez odpowiedniej kooperacji z producentem gry może być średnio. Wiesz, e-sport też jest na zupełnie innym etapie niż był właśnie przed pandemią. Teraz już nie jest czas na budowanie zasięgu, bo słowo e-sport nie powoduje u ludzi takiej zagwozdki w zasadzie, co ty do mnie mówisz, o czym ty do mnie mówisz, jaki e-sport? Gdzieś słowo e-sport ludziom się przez myśl przewinęło. To jest też efekt tego, że osoby, które jak my zaczynaliśmy przygodę ze sportem, również dorosły i zaczęły pracę. Czy są wydawcami w telewizjach, czy są wydawcami portali informacyjnych, czy pracują w domach mediowych, czy pracują po stronie klienta. To już nie jest, wiesz, coś... Z drugiej strony, bo to co mówisz, jakby już takiej trochę świadomości o e-sporcie. Bo ja przeczytałem jakąś tam ciekawą cyferkę, że na przykład w Europie podobno 80 milionów ludzi jest widzami e-sportu. Jest widzami, tak, czy rozpoznaje e-sport? Było napisane, że jest widzami, także ogląda e-sport.
Ja sobie, wiesz, tak szybko, pyk, pyk, co nie, 700 milionów ludzi żyje w Europie. Co 10. osoba w Europie ogląda e-sport. I tak sobie myślę, to się nie klei, nie? I czy my się troszeczkę nie daliśmy zwieść takim statystykom, że e-sport miał tam super rosnąć i trochę sami sobie wklejaliśmy, że co roku jest coraz lepiej, bo jak ktoś mi powie, że 90 milionów ludzi regularnie, czy przynajmniej ogląda e-sport, no to ja powiem, że to jest nieprawdopodobne i nie ma żadnej opcji, że to jest realna odpowiedź. Nie ma żadnej opcji na to. Żadnej. Absolutnie. Ja rozumiem, że może co 10 czy co 15 osoba może mieć jako takie pojęcie, że jest coś takiego jak e-sport. Okej, okay, ale oglądać... Nikt w życiu w to nie uwierzy. Nie? Wiesz co, jest ale to tak samo jak ja walczę z pojęciem tego, że w Polsce jest 16 milionów graczy, nie? Bo dla mnie to też jest jeden wielki bullshit, nie? Bo to by znaczyło, że co trzecia osoba w Polsce gra regularnie coś tam, a mi jest ciężko znaleźć wśród swoich znajomych i rodziny łącznie, nie, 20% grających, tak? No bo tak nie jest, nie? Ale to już jakby zostawmy gdzieś tam na przyszłość taką rozmowę. Ale się boję, że staliśmy się trochę niewolnikami własnych zakłamanych troszeczkę cyfr, nie? I może to stąd też troszeczkę moje poczucie takiego niedosytu, że e-sport miał gdzieś tam się rozwija się swoim tempem, ale zawsze ma się apetyt na trochę więcej. I pytanie, czy po prostu nie bawimy się w zjawisko, które na dzisiaj nie wiem, czy ma przed sobą jakąś świetlaną przyszłość. Tak? Jeśli faktycznie dwa zjawiska, które e-sport wypromował, czy rozwinął, czyli influencerów i streamerów, no i też paru wydawców, tak? No bo się nie oszukujmy, daje sobie rękę, czy gdyby nie e-sport, to Counter-Strike'a by nie było. Nikt w życiu by nie grał w Counter-Strike'a, gdyby nie jego elementy sportowe, tak? Znaczy nie byłoby e-sportu, gdyby nie Counter-Strike. Bo Counter-Strike był najpierw. Nie? Najpierw był mod do Half-Life'a. To był taki początek. To był ten... Tylko to właśnie mam poczucie, że Counter-Strike rósł tak bardzo organicznie, oddolnie. Nie? Grupka kumpli, kafejka internetowa, gramy. Potem chcemy rywalizować kafejka na kafejkę. Ja pamiętam, jak u mnie na Włościach było, jak podczas jednego meczu, po wygranym meczu, przyjechali koledzy z innej kafejki, z drugiej części miasta, przekonać się, czy na pewno umiemy tak dobrze grać w tę grę, jak pokazaliśmy na serwerze. No dobrze. Ten feeling, to jest inna kwestia, że zawsze mnie ciekawi i chciałbym zobaczyć, kiedy ktoś zrobi badania na współczesnych dzieciach, bo wiem, że grają sobie w różne opcje i w różny sposób, trochę mniej jak lanowo, ale podobno to też nie jest zjawisko jakieś mega rzadkie, tylko się zdarza. I się zastanawiam, czy ten brak tej podwórkowości sportu nie jest też dzisiaj takim trochę problemem, tak? Bo jakby generacyjność, to, że ciężko jest przekonać, bo ty może jeszcze swoich dzieciaków, swoje dzieci na mecze sportowe weźmiesz, ale pewnie sporo ludzi niekoniecznie. Nie wiem, czy to będzie zjawisko, które będzie przychodzić z pokolenia na pokolenie. Tak, oglądałem z moimi chłopakami mecz LoL'a i się całkiem zainteresowali. Zwłaszcza młodszy, dla którego pokazałem Brawl Starsy, więc on automatycznie wiedział, o co chodzi, pomimo, że ma 4 lata. Ale nadal nie wiem, czy to jest zjawisko masowe. Nie? Czekaj, trochę... 4 lata grasz w Brawl Starsa? No bardzo się stara i bardzo by chciał, bo raz zobaczył, że gram, więc jakby no... Ale... Moje też ma 4 i tak się zastanawiam, czy to... Wiesz co, ja to jest taka bardzo, bardzo, momentalnie bardzo mindless gra, ale gdzieś tam myślę, że przez mgłę jest trochę kojarzenie, który kolorowy ludzik jest jego i co on faktycznie robi, ale to jest jeszcze to jest mega wcześnie, nie? Więc to, że mu tam dałem zagrać 2 razy, to nic nie zmieniło w jego korze mózgowej, mam nadzieję. Nie, spokojnie, jakby to nie... Ja się martwię tak naprawdę o e-sport, nie? O to mi chodzi. W najzwyczajniej w świecie się martwię o zjawisko, które mnie też kawałek swojego życia kiedyś tam poświęciłem. I martwi mnie, wiesz, to, że nadal nie ma e-sportu na olimpiadzie, bo tam przepisy, bla, bla, ale bla. Ale czemu to cię martwi? Dlaczego cię martwi brak e-sportu na olimpiadzie? Znaczy, w dużej mierze przede wszystkim mnie martwi to, że myślę, że e-sport może sobie po prostu umrzeć w pewnym momencie. Ale martwi cię to, że e-sport
nie jest na olimpiadzie i przez to umrze? W tym kierunku? Czy że to jeden, cię, z, ale, jeden jakby z objawów. Nie? To nie było tak, znaczy, że e-sport nie trafił na olimpiadę mimo swojej popularności. No, ja myślę, że powinien być najzwyczajniej w świecie. No, ty tak powiem, jakby odpowiada, ty tak... jest jakby jest zjawisko, które jest popularne wśród młodych, tak? I jakby na olimpiadzie powinny być reprezentowane sporty, które po prostu są grane. Zgadzam się. Jak najbardziej zgadzam się. I tak? Olimpiada powinna być po prostu fair wobec tego, w co ludzie grają, tak? Tylko czy... Przy czym się bawią, nie? Tylko czy e-sport bardzo cierpi na tym, że go nie ma na olimpiadzie, bo tu może e-sport cierpi przede wszystkim przez publisherów i przez publisherów w dużej mierze, nie? Więc jakby... już nie bądźmy tacy, tacy ostrzy w kierunku publisherów. Ja po prostu uważam, że... Albo inaczej. Kto bardziej potrzebuje e-sportu na olimpiadzie? E-sport czy olimpiada? Czy igrzyska olimpijskie, przepraszam, bo mówiąc olimpiada to jest... No właśnie, teoretycznie nikt nikogo nie potrzebuje, a faktycznie... Pewnie tam jakieś plusy by były obopólne, tak? Nie, plusy jeśli obopólne byłyby na pewno. Jakby to bez dwóch zdań, tak? No są kierunki, jakby są ruchy, żeby jakieś gry zagościły na olimpiadach, no ale nie są to te tytuły, o których my patrzymy, że to jest taki e-sport, tak? Też pamiętaj, że my żyjemy troszeczkę w takiej bańce informacyjnej. No. Tak, ty, ja, jesteśmy mega zaawansowani technologicznie. Niektórzy nie potrafią sobie wyobrazić tego, że z wykorzystaniem tego, co jest za moimi plecami, ja mogę rywalizować w turnieju, w jakichś wyścigach i zgarnieć za to pieniądze. Jak to? Tak. Dlaczego? Przecież to powinieneś mieć prawdziwy samochód. Chciałbym, nie stać mnie na niego. Znaczy, nie stać mnie na rajdówkę, nie stać mnie na auto wyścigowe, już nie mówiąc o formule pierwszej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to jest moja... Są ludzie, którzy tego nie rozumieją. No i tyle, no. Wiesz, dla jednej Counter-Strike jest grą brutalną, a z drugiej strony szermierka jest idealnym tytułem olimpijskim. Albo strzelectwo w jakiejkolwiek innej formie. Tak, no. Szermierka, no jakby nie patrzeć. Sport bardzo taki dostojny, taki bardzo... Można powiedzieć ale jak sobie, jak zaprosimy ludzi do przypomnienia sobie historii szermierki, z czego się ona wzięła, no to się może okazać, że ten Counter-Strike wcale taki brutalny nie jest. No wiesz, można by zrobić wersję, gdzie tam no, nie ma krwi, albo biegamy, nie wiem, zombiakami, tak, potworkami, whatever. Tak naprawdę, nawet gdyby graczom nałożyć skiny na całość i biegaliby po białych planszach i sami mieli modele żółte i czerwone, to jakby... No pytanie, czy to by zabrało coś z gry? Mi osobiście wydaje się, że nie, ale jednocześnie rozumiem, że mogłoby trochę z tego zabrać Mateusz, kawałek. Czy fanu. Naprawdę uważasz, że gry komputerowe powodują agresję? Nie, no znaczy tak trochę. No. Tak? Znaczy nie, w dużej mierze uważam, że gramy w gry, bo faceci muszą się wyładować, bo byli do tego przyzwyczajeni przez kilkadziesiąt tysięcy lat, tak? A nie mamy gdzie, bo jesteśmy wychowani w domach i podobno jesteśmy cywilizowani, nie? Więc gry trochę są jakimś tam ujściem, tak? Czy gry, czy sport, czy jakakolwiek inna zabawa, tak? Więc jakby gry są alternatywą tego. Więc ta agresja moim zdaniem tam w środku jest, bo pewnie te same synapsy porusza. Czy zachęca do agresji? No nie, jakby jest lekiem na nią raczej niż w normalnych warunkach, tak. W normalnym podaniu tak. Wszystko jest kwestią, wiesz, odpowiedniego podejścia do tematu i jeśli chodzi o perspektywę rodzić dziecko, które jest na pewno tobie bliska, no jest wszystko kwestią odpowiedniego podania i kontroli. Dobrze, a zmieńmy temat w takim razie, jeśli pozwolisz, bo mam pytanko odnośnie właśnie e-sport, czy to sport. Ja też strasznie nie lubię tej dyskusji, bo e-sport jest e-sportem i to tyle, to, że się porównuje do sportu, to jakoś tam naturalne. Ale co powiesz mi o ostatnim sukcesie, no, nie sukcesie, najnie, tak? I
czy oni będą, czy jest w ogóle na horyzoncie jakaś nowa Złota Piątka, co myślisz o ich grze, wiesz, zrób taki, wiesz, bo nie będziemy wracać znowu do opowieści o Tazie i Neo, bo myślę, że można to sobie znaleźć w necie. Powiedz mi, co teraz w e-sporcie słychać, tak ogólnie, w polskich teamach. Gdzie jesteśmy, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy takim sobie. Ja wiem, że tobie nie będzie wygodnie mówić o tym temacie. Nie mam z tym problemu. W jakim miejscu jest polski e-sport? Polski e-sport jest w miejscu, który wymaga absolutnego, dużego skupienia. Tak bym to nazwał. Tak, mamy zespół Nine. Polaków w rozgrywkach League of Legends mamy z... No nie mamy tam polskiego zespołu, tak? Mamy pojedynczych zawodników, mamy gdzieś trenerów, którzy są na tym najwyższym szczeblu rozrywkowym. Nie są to tak złote czasy, jak były kiedyś, ale i konkurencja na rynku jest zdecydowanie większa, jakby nie patrzeć. Kiedyś tych zawodników było zdecydowanie mniej, trzeba było o wiele mniej czasu spędzić na tym, Oczywiście z tą konkurencją, tylko ci wejdę w słowo, bo też jakieś staty gdzieś widziałem, że w Stanach jest chyba tam w okolicach 1000 teamów e-sportowych, a w Europie my nadal jesteśmy w jakiejś tam czołówce, więc Francja, Niemcy, Polska i Nordyki, nie wiem jak tam liczone, czy razem, czy nie, wszyscy mają po około 200 kilkadziesiąt teamów, plus minus. Już teraz niestety nie podam ci źródła, ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że kiedyś było, wiesz, konkurencja, bo tych teamów globalnie było naście, czy tam kilkadziesiąt powiedzmy max, te paręnaście czy tam 20 lat temu. Dzisiaj jakby nadal jest dużo, znaczy jest dużo, dużo więcej totalnie, ale ogólnie to nie jest też tak, że innych teamów jest dużo więcej niż naszych jest. My nadal stanowimy jakiś tam globalny core, tak? Globalną top 10. Tak? Jeżeli spojrzysz na to z perspektywy, ile teamów ze sobą gra, masz rację, ale jeżeli spojrzysz na to, ile mamy teamów w Polsce, którymi możemy się naprawdę chwalić w Polsce za granicą, to policzysz się na palcach jednej ręki, dwóch? Dobra, dwóch. Tak? No, Polska jest Polską, tak? Polska rynek lokalny Polską. Po prostu nie wyrabia z utrzymywaniem e-sportu i rozwijaniem go. I raczej to nigdy nie będzie, tak? Dopóki, nie wiem, polskie teamy nie będą miały u siebie, nie wiem, niemieckich graczy, ukraińskich, whatever, tak? Bo, to, co ja zawsze tłumaczę, to nie do utrzymania jest, tak? Polska jest idealnym krajem na to, żeby na trampolinie wyskoczyć na rynek międzynarodowy, gdzie są prawdziwe pieniądze. Tak? No tak. Zarówno jako gracz indywidualny, jak również zespół. Jeżeli masz zespół, dobrze performujesz, to na turniejach, tak jak teraz w Brazylii, jesteś w stanie wygrać naprawdę dobre pieniądze. A w Katowicach jesteś w stanie wygrać dobre pieniądze. Polska, i myślę, że trzeba się z tym pogodzić i tak spojrzeć na poszczególne rynki. Żeby była jasność, to nie jest tylko sytuacja w Polsce, tylko tak jest na każdym lokalnym rynku. To są trampoliny do karier międzynarodowych. I właśnie, przez te wiele, wiele lat e-sport był budowany na górze, tak? Czyli te największe międzynarodowe turnieje, te gwiazdy, to, co ten rynek napędzało. Z mojej prywatnej oceny sytuacji, teraz jest czas na to, żeby budować lokalne ekosystemy rozgrywek, żeby nowa krew, młode wilki do tego e-sportu przychodziły i żebyśmy takich zespołów jak obecny Nine mieli więcej, bo w tym kraju jest potencjał, są warunki do tego, żeby trenować. Wszystko jest tylko i wyłącznie w rękach graczy. Gracze też się zmienili. Nie chcę iść w taką narrację albo za moich czasów, bo obaj wiemy, jak my byliśmy nastolatkami, jak nas to irytowało, jak słyszeliśmy, albo za moich czasów to się siedziało z uśmiechem. Nie, no znaczy, buzi, czy było lepiej, że za naszych czasów na Mistrzostwach Polski wygrywało się głośniki? No nie wiem, czy to było lepiej. No, to graliśmy, bo graliśmy, ale to jakby tyle z tego dzisiaj wynika. Tak, tylko to do czego zmierzam. Zawodnicy też... Przez bardzo długi czas ten nacisk był w kierunku organizatorów rozgrywek e-sportowych, że to im powinno zależeć, że to oni muszą robić wszystko, żeby te turnieje się odbywały. Tak? Teraz przy tej mnogości rozrywki, która jest dostępna na rynku,
i tej walce o widza zawodnicy też muszą wziąć na siebie tą odpowiedzialność. Im też się musi chcieć. A te piękne złote czasy, i żeby była jasność, to nie jest sytuacja tylko w Polsce, ale to jest również w innych krajach. Przyzwyczaili się, że wszystko dostają na tacy. No, gracze chcą grać, no, w zasadzie e-sportowi. Tak samo gracze jak i piłkarze i koszykarze. Oni nie chcą robić innych rzeczy, niż tylko iść na trening i grać. No, tylko więc oni rozumieją, piłkarze, koszykarze, siatkarze, że ich marketing, ich wizerunek ma bardzo duże przełożenie na to, jak performuje liga. Tak, ale w dużych sportach też tym się nie zajmują, tak? Nie oszukujmy się. Większość graczy ma, ci średni, czy jakby z lig mniejszych, czy z środkowych zespołów, nie zajmują się tym, a jak są duzi, to mają od tego ludzi, tak? I tak jest, i w piłce nożnej, i w koszykówce, wszędzie tak naprawdę, tak? Jak i wyjdziesz sobie, nie, też tak jest, jesteś duży, tak, też masz ludzi, no. Tak, i w Polsce nawet nie wiem, influencerów, chcesz z polskich sportowców znaleźć influencerów, tak, to poza, no co, 10 nazwiskami tych standardowych sportów, tak, 10, to może 15 nazwisk, cała reszta nawet nie ma fejsa, albo ledwo ma. I to tyle, tak, więc jakby no, wszyscy my jedziemy na tym samym wózku. Co jest z, co dalej z działaniami takimi niebiznesowymi? Tak, bo wiem, że było dużo różnych inicjatyw i polskie związki e-sportowe i niesportowe i gdzieś tam spotkanie z ministerstwami i nieministrami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też jakby porównanie do rynku gamedevowego, który no jakieś jednak spore pieniądze i z dotacji ministerialnych gdzieś tam, prawda, na innowacje unijnych wyciągnął swoje też z giełdy i to jakby po różnych tam perturbacjach no nadal pokazuje, nadal jakby zostawiło spory potencjał taki finansowy i też doświadczenia ludzi, którzy po prostu ten polski game dev się za te wszystkie pieniądze unijno-giełdowe trochę jednak rozwinął. Trochę, w cudzysłowie, bo tak naprawdę się mega rozwinął przez ostatnie jakieś 7, 8, 9 lat. Teraz czy nie ma miejsca, nie powinno być w końcu miejsca na to, żeby też trochę e-sport rozwijać, bo znowuż wydaje mi się, że parę lat temu się mówiło o tym sporo, że i Unia Europejska ma coś robić, i gdzieś jakieś dotacje, i prawda, i tam u nas premier też o tym wspominał, jakkolwiek to było źle ujęte, albo no, niewystarczająco wydajnie i zrozumiale chyba ujęte. To czy dzisiaj jesteśmy w jakimś procesie, że ma być gdzieś jakieś porozumienie, fundacja, Unia, nie wiem, cokolwiek, co będzie myśleć o faktycznie rozwoju tego zjawiska gdzieś tam dla dobra nas wszystkich, jakkolwiek to też nie jest trudne do wytłumaczenia, tak, bo co innego, nie wiem, mieć kierunek o tworzeniu gier na uczelni i dzięki temu masz pracę, a co innego zachęcać ludzi do e-sportu i do trenowania, które, jak sami sportowcy przyznają, no musi być jednak mocno wycieńczające po kilka godzin dziennie. I co innego, jak moje dziecko idzie na piłkę nożną i trenuje 4 czy 5 razy w tygodniu, po 4 godziny czy po 3, i mówię, że to jest spoko, tak? I każdy rodzic powie, tak, to jest dobrze, tak? No musi się też uczyć, ale dobrze, że przynajmniej gra, przynajmniej zdrowy będzie, tak? No ale to e-sportowo tego story nie sprzedamy, tak? Nigdy w życiu żaden minister sportu nie powinien powiedzieć wprost, że tak, granie 4 czy 5 godzin dziennie, trenowanie jako 15-16-latek, kiedy jesteś w swoim prime, jeśli chodzi o twoją uwagę i reakcję ręka-oko, powinieneś grać w e-sport, tak? To jest zdrowe dla twojego zdrowia, nie? Nikt tego nie przełamie i pytanie, gdzie dzisiaj idziemy z tym postulatem niebiznesowym, tak? Czy idziemy w jakimkolwiek kierunku, bo trochę ta dyskusja też się gdzieś tam wygasiła przez ostatnie 2-3 lata. To jest taki temat bardzo, ale to bardzo złożony. Są ruchy, którym marzy się... Słuchaj, dzisiaj zaczniemy dyskusję, wiesz, dzisiaj pozaczynamy tylko tematy, wątki. Liśniemy. Tak, i potem tam, wiesz, będziemy volume 2 i 3 i 4, wiesz, w każdym perspektywie. Nie ma problemu. Są ruchy, którym marzy się, żeby stworzyć e-sportowy PZPN. Że będzie organ w
Polsce, który będzie rządził na prawo i na lewo oraz mówił, kto może organizować e-sport, a kto takiego e-sportu organizować w Polsce nie może. Marzy mu się udzielanie licencji, udzielanie dopuszczenia do turniejów, dawanie licencji na turnieje itd., itd. To nie jest droga absolutna, bo nie ma takiej formalnej możliwości i sposobności. Tam, gdzie jest droga w mojej ocenie, to jest po pierwsze edukacja młodych ludzi. Tak, chcesz grać, graj, ale rób to z głową. Rób to z głową, pod tym się kryje wiele czynników, jak na przykład pamiętaj, że tak jak w piłce nożnej masz od bardzo dużo orlików, bardzo dużo szkółek piłkarskich, ale pan Lewandowski, pan Milik czy pan Zieliński jest tylko jeden. Tak? Twoje szanse, żeby dostać się na ten top, są umiarkowane. Ale jeżeli masz tą zajawkę na ten e-sport, to możesz edukować się w takim zakresie, jak na przykład montażyści wideo, operatorzy, graficy, PR-owcy, marketingowcy, administratorzy, sędziowie, prawnicy. Jakby tych zawodów około e-sportowych jest naprawdę dużo, więc możesz pracować przy tym, co lubisz. A obaj wiemy, że jak się pracuje w swojej pasji, to wszystkie bolączki związane z pracą nie są aż tak bardzo odczuwane na co dzień, tak? Ty praca jest twoją pasją i to idzie troszeczkę łatwiej. Czy przeszkadza mi to, że ktoś nie powie, że e-sport jest najlepszy dla 16-latka ze względu na stan, wiesz, ten aspekt fizyczny? Nie, bo jeżeli wszystko jest robione z głową, to wszystko jest dla ludzi. A jeżeli mi ktoś powie, że e-sport na tym szczeblu profesjonalnym nie jest wymagający fizycznie, to ja bardzo serdecznie zapraszam do katowickiego spotka, by zobaczyć tych graczy, w jakim stanie wychodzą ze sceny. Bo ci najlepsi, tak, jak dobrze ja wiesz... ja to wiem. Ty to wiesz. No to mówmy o tym. Mówmy o tym, co wiemy, bo często to, co dla nas w tej branży jest oczywiste, jest czymś, gdzie ludzie otwierają szeroko oczy. Kto by pomyślał jeszcze kilka lat temu, że za drużynami sportowymi, e-sportowymi, przepraszam, jeżdżą fizjoterapeuci, psychologowie, czy czasami nawet kucharze. Kamila podpowiada, żebyś sobie mikrofon podgłośni. Albo może ja. Może to do mnie było, nie do ciebie. Podgłośni, może, nie podgłośni. Może obaj jesteśmy cycami. Tylko wiesz, co chodzi? Mi chodzi o... Wróciliśmy i na tym zakończymy. Spokojnie. Cyc jest cycem. Chodzi mi raczej o... Jak już mówimy o edukacji, to... To, że e-sport w swoim takim podstawowym założeniu jest mega trudnym zjawiskiem do promowania. Tak naprawdę. Ja mając znajomych, nie wiem, prowadząc do przedszkola, wiem z iloma, prawda, na jakichś urodzinach przedszkolnych, wiem z iloma facetami mogę porozmawiać o grach, tak? W sensie to jest 1 na 20, może. A teraz jeśli bym w trakcie tych urodzin... absolutnie... Nigdy już się nie spotkałem z większą jakby liczbą, nie? Może 1 na 10, może. I teraz nie wyobrażam sobie, że w trakcie takiego spotkania rodzic na rodzic w większej grupie ja siadam, nie wiem, jest, moje chłopaki mają po, nie wiem, 9, 10 lat może wówczas, czy 11, 12. I mówię, no słuchajcie, jakby tam zapisałem Piotrka na, nie wiem, obóz do paszy, tak? I on wrócił zajarany i teraz gra po 3-4 godziny dziennie w tego CS-a, no tam czasami pompki też zrobi i trochę, wiecie, coś tam pogra, nie? Ale ogólnie to, no, chciałby zostać się sportowcem, nie? No ja tam znam temat, więc wiem, że żeby to miało ręce i nogi, no to on nie może grać tam sobie godzinkę dziennie na tym komputerze, bo to nierealne, tak? To trzeba to traktować jak prawdziwy sport, czyli to jest trening regularny, mega intensywny.
I teraz czy z tych, nie wiem, 10 słuchających mnie mam, czy którakolwiek jest w stanie powiedzieć, no tak, no nie, no, no jak chcę być sportowcem, no to tak, trzeba siedzieć te 3-4 godziny dziennie przy kompie, nie? Bo to jest moim zdaniem taki korowy problem tego zjawiska, tak? Że to nie jest problem, wiesz, wydajności biznesowej, czy niewiedzy, czy jakby nieodpowiedniego dostosowania wiedzy do realiów, czy jakby nie mówienia o terapeutach i jakby wycieńczeniu fizycznym, które jest na turniejach, tylko że na samym początku, na samym starcie, tak, to jest zjawisko, które się rozwija w, no, wątpliwej sytuacji, może się rozwijać tylko wtedy, kiedy dzieciak poświęci kawałek siebie i swojego, no, czy zdrowia, czy niezdrowia, no uwagi, tak, no, nadal nie wierzę, że jakakolwiek mama powie, tak, synu, idź rób e-sport. That's good for you. Ale to jest bardzo ciekawe spojrzenie, na które ci przyznam się szczerze, że do tej pory nie patrzyłem, bo spotykałem się z zupełnie innym wyzwaniem. Częściej się spotykałem z taką sytuacją, gdzie rodzice, mniej lub bardziej mi znajomi, tak? Przychodzili albo dzwonili. Mówią, cześć, mam syna, lat 13, lat 14 i widzę, że mi się drogi rozjeżdżają. Nie wiem, z tym synem. Że po prostu tracę kontakt, nie jestem w stanie jakoś złapać wspólnego flow, jakby nie ma tego wspólnego spędzania czasu i tak dalej, i tak dalej. I okazywało się, że jeżeli chłopak czy dziewczyna był zainteresowany e-sportem już sam z siebie, to odpowiednie wytłumaczenie e-sportu rodzicom powodowało, że oni nagle łapali tą więź. I to, znaczy na nowo tą więź łapali. Tak, umówmy się, że to nie e-sport zbawiał, tylko e-sport pokazywał, że można mieć wspólną zajawkę wspólnie z rodzicem, który on rozumie, bo przełożył to sobie na sport, że przestał patrzeć na grę komputerową jako głupie klikanie w heady, czy walenie w joystick, jak to pan prezes Boniek swego czasu zatwitował, tylko rzeczywiście idzie za tym jakaś wartość, jak widzą wartości sportowe. I mam taką sytuację, ja ją często przytaczam, kiedy właśnie po jednym z takich telefonów pokazaliśmy temu ojcu e-sport, pokazaliśmy mu event, dzieciak zobaczył, że ojciec się zainteresował, otworzyła się jakaś przestrzeń do dyskusji między nimi, co sprawiło, że ten ojciec w oczach tego dzieciaka urósł, że to nie jest tylko stary boomer, który każe mu odrabiać lekcje, tylko że może mieć z ojcem wspólną zajawkę, wspólny sposób spędzania czasu, zbudował swój taki rodzicielski autorytet, przez co miał też łatwiej, żeby go, nie wiem, czy namawiać to jest odpowiednie słowo, ale żeby ten chłopak działał na innych, w innych aspektach życiowych. Łatwiej było, wiesz jak to jest namawiać dzieciaki do odrobienia lekcji. Ja pamiętam, jak moi rodzice się z tym użerali. Masz coś zadane? Nie, nie, nie mam, nie mam. Jakby idę grać, nie? Ten problem zniknął. Miał o wiele łatwiej. Na całe szczęście super dobrze się uczyłeś i wcale nie grałeś w gry. No. Oczywiście, no jakby byłem, wiesz, szóstkowym uczniem. A na twoja każdym... mama ogląda e-sport? Czy moja mama ogląda e-sport? No. Nie, moja mama nie ogląda e-sportu. Czyli ale pokazujesz, patrz mamo, to ja i tu wywiad w telewizji Śląsk ze mną. Takie rzeczy no. Tak, jak mam jakieś fajne wystąpienie, to jak najbardziej się chwalę i to oglądają, ale jeżeli mi pytasz, czy moja mama ogląda mecz Nine versus NIP, nie ogląda. No, ale dobrze, moja ale mama czai? Jest troszeczkę skażona tym, bo zarówno ja i moja siostra pracujemy w branży sportowej. Rozumiesz, więc jak mam ochotę popsuć atmosferkę przy niedzielnym obiedzie, to zawsze wbijam szpilę, no jak tam mamo, nadal uważasz, żeby nie grać te głupie gierki, bo na im pieniędzy w życiu nie dadzą?
Wiesz, jak to jest, nie? Taki rodzinny. Ja to robię żarcik. Inaczej. Zawsze u teścia w niedzielę włączam rozgryweczki Lola, jak się uda, i on co mi ty tu włączysz? Mówię, sport przyszłości, będzie dobrze, na to nie przejmuj się. No i wiesz, czy, wiesz co, ja nie mam, ale ja akceptuję nie... to po jakimś czasie, jakby wiesz, jest świadom tego, że jest to zjawisko. Tylko wiesz, wiesz jakby... ja czasami mam wrażenie, że my bardzo dużo chcemy i nigdy nie jesteśmy zadowoleni z poziomu, który osiągniemy. Nie? Bo dla mnie celem... No to chodzi w życiu, no come on. No, okej, no zależy jak na to spojrzysz. Bo dla mnie celem samym sobie nie było przekonanie mojej mamy, mojego taty, mojej babci do oglądania e-sportu. No tak, tak. Celem moim było to, żeby oni rozumieli i potrafili dokładnie powiedzieć, czym ich syn się zajmuje, syn czy córka, tak, w kontekście mojej siostry, i nie było tam takiego poczucia, kurde, powiedzieć wstydu to też troszeczkę za dużo, nie? Ale wiesz jak to, jak byliśmy nastolatkami, zanim mieliśmy swoje żony i dzieci, jak cię płeć piękna pytała, czym się zajmujesz, mówiłeś e-sport, to gram w gry albo pracuję w branży gier komputerowych, to było takie, gościu, weź dorośli, nie? No, to tak, no znaczy ja to do dziś mam, bo jak wiesz... Nawet, ja ostatnio, nawet ostatnio na koszu byłem, bo widzieli moje fotki z GDC i z meczu Lakersów. I mówię, no bo przejrzałem tam, ty masz firmę jakoś, coś tam zgrałem. Mówię, tak, no już tam, któryś tam rok, no. A to co zajmujesz się? No to marketing dla gier, wiesz, to i to robimy. I potem było takie, no dobra, no. No widzisz, no może więc jakby nasze banieczki nie jest... trochę się nie przenikają po prostu. Tak, to ja... Na wschodzie jest inaczej, tutaj technologia trochę inaczej dociera. Ty to powiedziałeś, wschód jest piękny. Ja jestem Mazur, także wiesz, ja się czuję człowiekiem z nad wody i chcę mieć tylko domek nad jeziorem i jeść kiełbachę i to wszystko, no. Pojechałem na Mazurę, to prawda. No, woda i las i to wszystko. Więc wiesz, jakby wracając do głównego wątku. Powiedz szczerze, komentarze w ogóle są... Jeszcze Kamila tu dorzuciła, że... Ale gdzie są te komentarze, powiedz mi, gdzie je czytać? Dostałeś linka, to jak nie przeglądasz, to nie. To poczekaj. Nie, na którymś tam albo na Galaxowym, albo na Audycji Podcast. Czat, tu jest czat, dobra. Ale jeszcze będę miał archiwalnych pewnie komentarze. I don't know. Nie wiem, wiesz. The chat is ready to display. To ja zachęcam. Tak, tu Kamila wspomina o systematyczności, rzetelności treningu, żeby tylko wyjść z tego mindsetu, gry są złe, tak? Jakby ja to rozumiem, ale jednocześnie nadal wiem, że, no, że problemem jest jakby to, ile dziecko musi faktycznie grać, żeby stać się sportowcem, to rozumiem troszeczkę, nie? Ale jednocześnie no, gry same w sobie jakby mają ten sam problem, nie? Czy ten radosny system komentarzy sam się odświeża, czy trzeba go odświeżać? I don't know, man. I don't know. Dobra, słuchajcie, bo już jest, które... Boże, ty gadasz i gadasz. Ile ja można gadać? Ja no, można, ile można o gadać? Można gadać. Więc... Nie, no to ja wiem, że to jest... Fajnie, bo mówię, dawno nie było takich przekrojowych wywiadów, komentarzy i tak dalej. Kiedyś co miesiąc była jakaś tam aferka, bo to Dzień Dobry TVN, a bo to komentarz na Twitterku. Bo to było nowo, więc... wiesz? Mam wrażenie, że pierwsze wrzuty do telewizji śniadaniowych one były spowodowane czymś na zasadzie szoku. Na zasadzie, dlaczego te tłumy stoją przed Spotkiem? Dlaczego ci ludzie tam stoją, tak? A potem to już przeszło do takiego porządku dziennego i wracamy do tego, co powiedziałem. E-sport nie jest już tematem tabu. On, nie wiem, oczywiście to nie jest tak, że pójdziesz na ulicę i spytasz, podaj mi trzech najlepszych zawodników polskiego Counter-Strike'a w historii Counter-Strike'a. Cycu, Pasza i Nex. Tak, pozdrawiamy, Piotr Lipski, tak, dokładnie tak. No, no, ale że też Piotrka cały czas pamiętasz, to powiem ci, że no, a tak na poważnie, no nie, to jakby to, tego stanu nie mamy. Ale jeżeli... A powiedz mi, dokończ. Ale jeżeli mamy... Wiesz, wyjść na ulicę i się spytać no, tych ludzi, którzy mogą, jakby są w grupie docelowej, która zazwyczaj wychodzi w badaniach, która się interesuje sportem. Czy wie, co to e-sport? Tak. Czy znasz jakiś turniej sportowy? Tak, ten w Spotku.
Tak? To, taka to, świadomość to jest. Jakby okej. Dobrze, a powiedz mi, co tam, jak oceniacie tegoroczny IEM? Ja uważam, że na warunki, w których został zrealizowany, czyli pamiętamy, postpandemicznie, wojna i tak dalej, to poszło bardzo dobrze. Dzwoni do mnie Janusz Kubski, więc to już jest ciekawe. Jego zaproszę też kiedyś, tutaj dużo ja widziałem, czasu. Co on odpalił na VPA, także w ogóle... Tu musisz dużo czasu na całą noc. Więc jeżeli chodzi o IEM, ja uważam, że to był naprawdę sukces. I wiesz, i od razu ludzie się powiem, ale nie było takich magicznych kolejek jak w latach poprzednich. Tak, nie było, nie było. A wiecie dlaczego nie było? Bo system wejścia na naszą imprezę się zmienił. Nie, okej, to jakby mnie kolejki nie jarały, nie? Jakby... Nie? Bardzo. No tak, no to jakby ja rozumiem ten ja rush taki. Ja uwielbiałem te obrazki, wiesz, z telewizji śniadaniowych na zasadzie żółty pasek, a IEM startuje i ten wąż przed spotkiem. To było super. Nie, no ja sam też miałem okazję w życiu z event czy dwa zrobić, także wiem, że ten rush eventowy, że się dzieje się, jest absolutnie, wiesz, magiczny i uzależniający. To rozumiem, że kolejki są tego elementem. Bardziej mi chodzi o to, kiedy na IEM-ie będzie na przykład w końcu jakieś miejsce na polskich game developerów, tak? Bo jest. Jakby każdego roku zapraszamy do współpracy. No, tylko wiesz, co chodzi, bo było parę stoisk i one tak różnie były tam prowadzone. No. I to jakby widać, że to nie jest to, co kiedyś, tak? Tak. Myślę, że mogę to powiedzieć, bo po prostu wystarczająco dużo ludzi mi to powiedziało. Gdzieś tam po prostu z branży, ludzi, którzy wcześniej byli jako wystawcy na IEM-ie i pewnie jesteście tego świadomi. I pytanie, jakie macie plany na przyszłość, nie? No bo wiem, że nikt z polskich game developerów, czy ci bogaci, czy ci biedni, nikt nie zapłaci za to, żeby być za te pieniądze, które tam są cennikowo, bo to się absolutnie nikomu nie opłaca. A powiem szczerze, że trochę mi brakowało czegoś nowego albo czegoś intensywniejszego na Expo w Spodku. I też gdzieś tam z paru kierunków słyszałem, jakby rozumiem postpandemiczność i to, ale jednocześnie pytam się, co dalej, tak? Ad vocem jakby całej dyskusji oczywiście dzisiejszej naszej, bardzo przedłużonej, ale myślę całkiem owocnej i tego, w jakim miejscu jest e-sport, myślę, że tam IEM też jest troszeczkę tego reprezentantem tego takiego dosyć trudnego momentu i takiego niewiadomego okresu, co będzie jutro. Więc chciałem cię spytać, jakie macie plany, czy możecie powiedzieć, czy jak do tego podchodzicie, bo to, że IEM się udał, to jest absolutnie zgoda. To, w jakich warunkach, też absolutnie zgoda. Ale pytanie, co dalej, bo zawsze byliście ty, ESL, jakkolwiek jakby was, jako was nie nazywać. No dalej jesteście w tej forpoczcie sportowej polskiej i też globalnej w tym wypadku. No do tego zostaliście kupieni, tak? Więc też jakby gdzieś tam te pieniądze są niby potencjalnie na rozwój. Więc ja jakby zawsze w was wypatrywałem przejmowanie tej roli wiodącej, tak? Jakby teraz widząc, jakie mamy problemy, bardzo bym docenił to, gdybym mógł od was usłyszeć, od ciebie, tak dzisiaj przynajmniej, że idziemy w tym kierunku, tak? Chcielibyśmy zrobić to i to, a na IEM-ie planujemy to czy tamto, albo przynajmniej no, widzimy naszą przyszłość w ten sposób. Czy jesteś w stanie mi powiedzieć gdzieś tak w miarę skondensowane? Ja rozumiem, że to jest też trudne pytanie, jakby nie wszystko możesz powiedzieć, ale przynajmniej gdzie idziemy, gdzie zmierzamy z e-sportem, jeśli nie tylko polskim, to może po troszeczku też w szerszej perspektywie. Wiesz co, nie mogę ci powiedzieć, dokąd zmierzamy z e-sportem globalnie, bo
Ja jestem odpowiedzialny za polski e-sport. Tak to nazwę górnolotnie. Tak? Są plany na rozwój jak najbardziej. Jest to pokłosie wielu rzeczy, o których przed chwilą wspomniałeś. Jeżeli chodzi o samą imprezę, to moim prywatnym celem jest to, żeby ona wróciła do tej wielkości, która była przed pandemią. Bo to pokazało przed pandemią, no chyba wszystkim pokazaliśmy, że fanów rozrywki cyfrowej, bo nie chcę tego zamykać, czy to są fani e-sportu, czy to są fani gier komputerowych, to są fani rozrywki cyfrowej, jest w naszym kraju bardzo, bardzo dużo. I to, co na pewno będziemy dalej robić, to właśnie podążali w tymże kierunku. Chcemy sprawić, żeby nasza impreza była tą imprezą, na którą czeka zarówno świat e-sportowy globalny, ze względu na turniej, który odbywa się w Spodku, fani tutaj w Polsce, czy no, w Europie, bo mamy dużo osób, które przyjeżdżają spoza granic Polski, i też było imprezą dla strefy biznesowej. I wiesz, ja tu jestem w pełni świadomy tych wszystkich komentarzy, o których wspomniałeś, osób, które historycznie się wystawiały na naszej imprezie, przepraszam, imprezie, ale to jest cały czas ustawiony mianownik versus 2019 rok. Zobacz, że to są de facto raz, dwa, trzy lata, trzy edycje bez imprezy Expo. Przez trzy lata wiele rzeczy się zmienia. Jakby od najbardziej podstawowych, zobacz, jak twoje dziecko się przez trzy lata zmieniło, nie? No tak, tylko jakby sprowadzając to na ziemię, wiesz, problem jest tego typu, że czy będą budżety, bo jakby teraz na tę edycję rozumiem, że też jeśli ktoś się nie pojawił, to w dużej mierze też przez to, że nie miał budżetu po prostu marketingowego, eventowego jako brand, ale czy te budżety wrócą w tej formie, bo event jest jak kiedyś go nazywaliśmy międzynarodowym, no to jakby jest międzynarodowym tak ogólnie, ale tak naprawdę to jest nadal polski event, tak? To jest nadal miejsce, w którym ten event powinien się opłacać dla polskiego brandu, czy funkcjonującego w Polsce na bazie polskiego klienta. I dzisiaj wiemy po tych paru ładnych latach, że było kilka lat inwestowania brandów, niektórzy na tym zarobili, niektórzy nie. Ale powiem szczerze, jak ja to traktuję i oceniam z marketingowego punktu widzenia, jest mega ciężko pokazać, że na IEM-ie za te pieniądze dosyć spore, przy tym jakby poziomie też no, problemów inflacyjnych i tak dalej, faktycznie da się dla brandu X przynieść wartość z eventu, jakim jest IEM Katowice, żeby było co najmniej równe, albo no, niech będzie niższe, ale no, żeby nie było jakby mega overspendu, tak? I to jest też jakiś tam temat, który mi dźwięczy w głowie i no, chciałbym, żeby była na to jakoś tam regularna odpowiedź, nie? Bo jakby ceny są spore w porównaniu do, nie wiem, Gamescomu, tak? No ale na Gamescomie jakby mamy 300 tysięcy ludzi, z czego tam set tysięcy ludzi zobaczy moją grę, tak? Więc jako, nie wiem, game developer tam wydaje kwotę X, to na IEM-ie muszę wydać no tam 3-4 razy więcej, tak? Żeby mnie zobaczyło dwa razy mniej ludzi i to w Polsce, więc jakby... Nie no, Gamescom nie jest tańszy od IEM-u, no już nie przesadzaj, to po pierwsze... Nie, no dla twórców gier jest, no. Już nie zdradzajmy tajemnic kuchni, ale Mateusz. Nie, no. No, Mateusz. No, tak, ja ci prześlę cenniki. No. Dobrze. Na pewno mamy... A nawet gdyby był porównywalny w kosztach, to nadal to jest, wiesz, potato, ale nie potato. No okej, okay, to podyskutujmy o tym chętnie. Chętnie kilka rzeczy. Nie, ja, wiesz, ja wiem, że to jest mega wewnętrzna dyskusja, nie? Jakby ja bardziej patrzę z tej perspektywy, że też jakby ileś tam krwi na IEM-ie
przelewaliśmy jako Galactus i najzwyczajniej w świecie chciałbym, żeby to nadal był. Byłem mega przyzwyczajony do takiego trybu od jemu do jemu, jakby chciałem to absolutnie utrzymać. Tylko mówię, trochę się martwię tym wszystkim i z perspektywy e-sportu, gdzie jest i w którą stronę idzie, i z tej perspektywy trochę, czy e-sport jako zjawisko się nie wypalił, albo przynajmniej, czy ma jakieś perspektywy rozwoju takiego realnego, czy nie pójdzie na ten boczny tor, tak jak określiliśmy na początku. No i pytanie tutaj o IEM jako no też trochę flagowy produkt i brand polskiego e-sportu jako takiego, tak, żeby to nadal była nasza rzecz, z której jesteśmy dumni, bo sami żeśmy ją stworzyli, tak, i sami się do niej przyczyniliśmy, bo ona nie pojawiła się znikąd. Ona jest realnie wynikiem tego, że przez 20 lat żeśmy się jarali grami, e-sportem i graniem w kafejkach, tak. Ja rozumiem, że to jest trochę w nas, w naszych głowach, w naszych sercach, więc też chciałbym, żebyśmy nadal tam byli, bo rozumiem, że jesteśmy tym zajarani, tylko boję się, że trochę przez wszystkie inne wokół zjawiska może to pójść nie w tym kierunku, w którym byśmy sobie tego życzyli, tak. I się zastanawiam, jak ty do tego podchodzisz, na ile jesteście, jakby podchodzicie do tego problemu ogólnego, bo on nie jest problemem jednostkowym, tak. To jest tak naprawdę mega złożony problem. Trochę e-sportu ogólnie i trochę no, czasów trudnych, w których jesteśmy, bo jest kryzys za kryzysem, także ciekawe, co się zdarzy przed IEM-em w przyszłym roku, nie? Bo jak kryzys globalny wybucha, to już przed IEM-em, no więc jakby. Jakby każdego roku coś, prawda? Każdego... Nie, co drugi rok, więc jakby w tym roku nie było, ale już za rok wypada, więc... No ale czy na pewno, zobacz, jak dobrze popatrzysz, to 2020 pandemia, 2021, co się wydarzyło? A co się wydarzyło w 2021? W lutym. No. Szczepionka zaczęła być podawana? O, to od razu kryzys. Ale tak, ja, dobra, nie oceniam. Nie oceniam. Ja to... mam swój mózg, nie będą mi koncerny mówić, dobra, 2000, co tam. 2022 wojna, 2023 kontynuacja wojny i jakby ciągle coś. Ale wracając do meritum, bo po prostu powiem ci szczerze, że trzeba być naprawdę dobrze skupionym, żeby wyrwać pytanie, które zadajesz, bo je tak obudowujesz, że ulala. Czy mamy pomysł oraz plan na następną imprezę? Tak. Czy mamy listę naszych doświadczeń, przemyśleń po tegorocznej imprezie? Tak. Czy wrócimy na ten poziom imprezy z 2019 roku? Tak. Czy wrócimy na ten poziom w 2024 roku? Nie. Bo to będzie proces. Okay. Bo po prostu nie, po to z tym nie mam problemu, musisz, absolutnie. Nie? Bo po prostu po takim czasie musisz to wszystko odbudować. Musisz odpowiednio zarządzać tą sytuacją, która się dzieje na rynku, jak to wszystko funkcjonuje i jak dostarczyć produkt, który będzie interesujący zarówno dla naszych klientów, naszych odwiedzających, jak i dla nas samych. Tak? My każdego roku stajemy na głowie, żeby impreza była interesująca dla wszystkich stron. Nie inaczej będzie w przyszłym. Okej. Okay. Dobrze, to jest odpowiedź poniekąd na moje obstawione pytania. Ale okej, okay, dobrze. A poniekąd nie jest? Nie, jest. To tylko tak, jak ktoś mówi poniekąd, to tylko chcę dołożyć dodatkowe słowo do zdania, które nic nie znaczy. Nie? Więc, rozumiem. Więc ja tak poniekąd robię, tak. Okej. Okay. Słuchaj, mój drogi. Trochę już żeśmy się przelecieli z czasem. Ja muszę lecieć po dzieci do przedszkola, więc jakby, sorry, bardzo fajnie się gada, ale wiesz, dzieci są ważniejsze. Dziękuję ci bardzo za udział. Mam nadzieję, że było ci równie miło jak mi podczas tej rozmowy. Bardzo fajnie wspólnie. No. Naprawdę nie chcesz mi tych historii przytaczał. Nie sprowokujesz mnie. Ja nie wiem, o czym odmówić, drodzy państwo, ale zaraz ja mu powiem, że już skończyło się nagrywać, a się nie skończyło i wyciągniemy to tak, z Adriana. Tak, jeśli to my, nie nam, pamiętaj. Ale jeszcze bardzo raz. Dziękuję, bardzo miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że cię nie zanudziłem tąże radosną dyskusją o e-sporcie, ale tak, uważaj, bo teczuszka na ciebie też jest. Ach.
No i spok. Ja za stary jestem, żeby się takimi rzeczami przejmować. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Tylko troszeczkę zakończyła się delikatną groźbą. Prawie, że no, ale jesteśmy tip-top. Życzę ci wszystkiego dobrego i rodzinnie, i nierodzinnie. Mam nadzieję, że się łapniemy zaraz na jakimś tam evenciku. I żebyśmy jeszcze ponosili kiedyś jakieś ławki i kartony na jakimś fajnym lanie. Może zrobić jakiś lan w końcu na IEM-ie. Jest taki plan. Tego bym sobie naprawdę mega życzył. I nie tylko na IEM-ie. Tego takiego powrotu do, you know, back to basics. Nie? Absolutnie, absolutnie. A przyjechałbyś z własnym komputerem pograć? Ja bym przywiózł komputer i wszyscy z firmy dostaliby nakaz przywozu i przybycia i brania udziału w turnieju. Ja przywożę całą lodówkę mrożonej pizzy. Damianek i Gruby przynoszą kole i chipsy i jesteśmy dogadani. Nie? Ja preferuję wodę niegazowaną, ale okej. Okay. Ja też, ale tego się nie mówi ludziom, że woda jest smaczna. Kola, chipsy i wiesz, i gramy w Lola, jak to się mówiło. No to graj w Lola. Ja będę grał w Counter-Strike'a popijając wodą. A tak na poważnie, dziękuję serdecznie. Też muszę lecieć do przedszkola, więc znam twój ból. Dobrze, dziękuję bardzo. Trzymaj się w kontakcie, powodzonka i dziękuję wszystkim za obecność dzisiaj. Wszelkie pomyślności. Dzięki. Dzięki. Hej, pa.